Witajcie drodzy widzowie na kanale Filmy z Neta. Dziś zabieram Was w niezwykłą podróż przez 10 tajemniczych zjawisk w przyrodzie. Na początek mamy zjawisko, które budzi respekt, a zarazem zachwyt. Piorun kulisty to bardzo rzadkie zjawisko meteorologiczne, rodzaj wyładowania atmosferycznego. Według relacji świadków objawia się on świecącą i poruszającą się kulą o promieniu od kilku do kilkudziesięciu centymetrów, czasami wydającej głos podobny do syczenia. Uważa się, że jest rodzajem wyładowania atmosferycznego. Naukowcy jednak nie są zgodni co do określenia faktycznej istoty pioruna kulistego. Może mieć różne barwy, najczęściej białą, żółtą lub bladoniebieską. Trwa zwykle od kilkunastu do kilkudziesięciu sekund. Występuje przeważnie w trakcie burz, ale istniały przypadki pojawiania się tego zjawiska w słoneczną pogodę. Świeci w przybliżeniu jak 100-watowa żarówka. Największy zauważony piorun kulisty miał średnicę około 1,5 metra, najmniejszy 1 cm. Te rzadkie zjawiska wciąż pozostają zagadką nauki. Jedna teoria sugeruje, że pioruny kulisty mogą wynikać z procesu jonizacji gazu atmosferycznego w trakcie burzy. Inna hipoteza wskazuje na efekt piezoelektryczny, gdzie materiały pod naciskiem generują małe ładunki elektryczne. Choć trudno obserwować te zjawiska, są one fascynującym obszarem badań naukowych, nadal pełnym niewiadomych. Numer 2. Ogniste tornado. Ognisty wir, ognisty diabeł lub ogniste tornado – określenie bardzo rzadkiego zjawiska atmosferycznego, polegającego na unoszeniu się przez silne prądy powietrzne słupa ognia. Tornada z płomieniami powstają, gdy temperatura nagrzanej przez pożar ziemi jest skrajnie różna od temperatury powietrza. Ogniste tornada mogą osiągać wysokość nawet kilkuset metrów oraz poruszać się z prędkością nawet 100 km na godzinę. Ogniste wiry tych wielkości mogą wyrywać drzewa i niszczyć domy. Jednocześnie wszystko ulega spaleniu. Efekt ten tworzy widok jak z koszmaru, wirujący słupek ognia, który zdaje się żyć we własnym ruchu i tańcu. Choć te zjawiska mogą być przerażające, to naukowcy zdają się coraz bardziej doceniać ich rolę w ekosystemie, ponieważ pomagają w ograniczeniu rozprzestrzeniania się pożarów poprzez konsumowanie dostępnych źródeł paliwa. W punkcie trzecim naszego filmu przenosimy się do jeziora Redba w Senegalu. Jezioro Redba, znane również jako Różowe Jezioro, to prawdziwe arcydzieło przyrody. Mikroskopijne organizmy, a dokładnie słonolubne algi Dunaliella salina zamieszkujące to jezioro sprawiają, że jego woda przybiera różowy odcień, tworząc surrealistyczną scenerię. Lubicie różowy kolor? Ja nie bardzo, ale musicie przyznać, że tu ten kolor robi wrażenie. Jezioro Redba jest płytkie, do 3 metrów, mocno zasolone i oddzielone od Atlantyku tylko pasem wydm. Jest też naturalnym miejscem pozyskiwania soli. Senegalczycy wydobywają ją ręcznie z dna jeziora. Sól krystalizuje się na ich skórze, ale mają na to swój własny, dobry sposób. W celu ochrony skóry stosują masła shea. Po prostu smarują się nim od stóp do głów. Same algi powodujące ten różowy kolor są nieszkodliwe dla człowieka, a bardzo silne zasolenie wód jezioro sprawia, że podobnie jak w Morzu Martwym, w wodach Lake Rose można bez wysiłku unosić się na wodzie. Jezioro Redba jest nie tylko atrakcją turystyczną, ale także przypomnieniem, jak niezwykła i różnorodna może być nasza planeta. Na czwartym miejscu mamy Morze Gwiazd. Za dnia zwykła plaża, nocą zmienia się nie do poznania. Niebo u stóp, mówią ci, którzy mieli to szczęście zobaczyć ją na żywo. Na wyspie Watho na Malediwach morze zdaje się być pełne gwiazd. Zaświecenie wody na Malediwach, a właściwie tego, co się w niej znajduje, odpowiedzialne jest zjawisko bioluminescencji, które występuje u wielu żywych organizmów. W tym wypadku w morskiej wodzie znajdują się Lingonolidum polyedrum. Glony należące do grupy protistów, które pod wpływem ruchu, otoczenia i stresu zaczynają emitować niebieską poświatę. Dzięki ich obecności na niebiesko połyskują nie tylko morskie fale, ale również piasek. Na piątej pozycji pozostajemy nadal przy bioluminescencji. Czy wiecie, że nie tylko w Awatarze są świecące grzyby w nocy? W zakątkach lasów tropikalnych, gdy noc opada, niewielkie grzyby zaczynają świecić delikatnym światłem. To zjawisko bioluminescencji, które sprawia, że grzyby wydzielają własne światło, tworząc magiczny krajobraz.
W momencie, gdy otoczenie staje się ciemne, małe grzyby zaczynają promieniować zielonkawym, błękitnym lub fosforanowym światłem. Ten efekt jest rezultatem złożonego procesu chemicznego, w którym specjalne substancje chemiczne reagują ze sobą, uwalniając energię w postaci światła. Dla obserwatora tworzy się wrażenie, jakby tysiące maleńkich latarni umieszczonych na Ziemi rzucało delikatny blask na otoczenie. Naukowcy zajmujący się tym ciekawym zjawiskiem twierdzą, że grzyby przyciągają w ten sposób owady, które wędrując w kierunku światła pomagają w rozprzestrzenianiu się zarodników grzybów. 6. Wulkaniczne pioruny. Pioruny wulkaniczne powstają tylko podczas erupcji wulkanu. Ich przyczyny do dziś pozostają niewyjaśnione. Naukowcy twierdzą, że pioruny wulkaniczne powstają przez warunki, jakie stwarza wulkan w czasie wyrzucania z siebie lawy i popiołu. Ogromny żar podgrzewa powietrze i tworzy skupiska pary wodnej. Te zaś zmieniają się w chmury burzowe wewnątrz słupa pyłu. Za tworzenie się błyskawic prawdopodobnie odpowiadają naładowane elektrycznie pęcherzyki magmy oraz cząsteczki wyrzucanego w atmosferę pyłu wulkanicznego. Chociaż naukowcy zdobyli już pewne zrozumienie tego zjawiska, nadal pozostaje wiele do odkrycia w kwestii roli, jaką odgrywają wulkaniczne błyskawice w trakcie erupcji oraz w jakim stopniu mogą wpływać one na otaczające środowisko. 7. Zorza polarna. Występuje w górnej atmosferze w pobliżu biegunów magnetycznych planety. Jest to zjawisko świetlne, charakteryzuje się silnym polem magnetycznym. Powstaje w wyniku interakcji gazów atmosferycznych, głównie wodoru i helu, z promieniowaniem słonecznym. Pod wpływem tej energii cząsteczki gazów emitują piękne, kolorowe światła, tworząc tańczącą zasłonę odcieni zielonego, różowego, niebieskiego i fioletowego. Na Ziemi zorze występują na wysokich szerokościach geograficznych, głównie za kołami podbiegunowymi. Chociaż w sprzyjających warunkach bywają widoczne nawet w okolicach 50. równoleżnika, ale zdarza się czasem, że zorze polarne obserwowane są nawet w krajach śródziemnomorskich. Na półkuli północnej zorza jest określana łacińską nazwą Aurora Borealis, a południowa zorza polarna nosi nazwę Aurora Australis. 8. Słoneczne halo. Zjawisko ósme przypomina nam, że niebo też potrafi zmalować niezłe kolorowe obrazy. Słoneczne halo to zjawisko optyczne, które zachwyca swoją niezwykłą aurą na niebie. Kiedy promienie słoneczne przechodzą przez kryształy lodu w atmosferze, dochodzi do załamania i rozszczepienia światła na biały lub zawierający kolor tęczy. Efektem jest pojawienie się okrężnego pierścienia wokół Słońca lub aureoli światła, które otacza naszą gwiazdę. Halo jest często obserwowane w niewielkiej odległości kątowej od Słońca i podczas takich obserwacji należy chronić oczy przed bezpośrednio padającym światłem Słońca. 9. Księżycowa tęcza. Księżycowe tęcze to jakby namacalny dowód na to, że tęcza nie jest zarezerwowana tylko dla dziennego nieba. Tęcza księżycowa jest to zjawisko optyczne i meteorologiczne, przypominające tęcze, powstające w wyniku rozszczepienia światła księżyca, załamującego się i odbijającego wewnątrz licznych kropli wody. Księżycowe tęcze mają zwykle bardziej pastelowe odcienie niż tęcze słoneczne, co sprawia, że są one subtelniejsze, ale również urokliwe. Często widziane są również jako białe pierścienie, co wynika z mniejszej jasności blasku księżyca. To zjawisko, chociaż rzadkie, dostarcza niezwykłych wrażeń. Tęczę księżycową najlepiej dostrzec podczas pełni księżyca. I na sam koniec zjawisko 10, którym są lodowe kręgi na jeziorach i rzekach. W różnych regionach świata w okresie zimowym na rzekach lub jeziorach pojawiają się wirujące lodowe dyski. Trudno uwierzyć, że te idealne okrągłe lodowe kry mogą powstawać w sposób w pełni naturalny. Choć ten fenomen jest rzadko spotykany, to jednak naukowcy znają przyczynę jego występowania. Lodowe dyski pojawiają się w początkowej fazie tworzenia się pokrywy lodowej, gdy na powierzchni rzeki, jeziora lub stawu zaczynają się formować kryształki lodowe, czyli tak zwany śryż. Jednak nie z każdego śryżu tworzą się lodowe kręgi. Aby zaczęły się one pojawiać, musi być spełnionych jeszcze kilka czynników, a przede wszystkim musi występować wir wodny, który na przykład w miejscu meandrowania rzeki będzie wprawiał poszczególne krążki lodowe w ruch obrotowy. Z czasem te krążki łączą się, tworząc większe dyski, które przybierają kształt idealnego okręgu. Naukowcom nie udało się jeszcze w pełni wyjaśnić tego, dlaczego lodowe dyski wirują z taką samą prędkością, bez względu na to, jakie mają rozmiary.
Na tym kończymy nasz dzisiejszy materiał. Czy te zjawiska nie są zaskakujące? Naturę możemy badać i analizować, ale wciąż potrafi nas zaskoczyć swoją niezwykłą kreatywnością. Jeśli podobnie jak ja zachwycacie się takimi zjawiskami, dajcie nam znać w komentarzach. Bardzo prosimy także o łapki w górę, które pomogą trochę w algorytmach YouTube'a. Bardzo prosimy także o subskrypcję, bo tylko dzięki Wam nasz kanał się rozwija. Do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się, cześć!